Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji. Dzisiaj znowu jest ze mną Adi, witam. Dobry wieczór. I dzisiaj, ostrzegam was widzowie, dzisiaj prawdopodobnie my będziemy brzmieli, jakbyśmy byli wyssani z energii, bo ten film nas wyssał z nas energię dosłownie. I oczywiście jest to nawiązanie do tego, o czym jest ten film. Bo jest to film Morbius. Chyba jeden z najludniejszych filmów, jaki ostatnio obejrzeliśmy. Bynajmniej moim zdaniem. No w sumie też tak uważam. W sensie jakby... No, po prostu był nudny, ale to zaraz o tym powiemy. Tak, był nudny i przez to my, szczerze mówiąc, ani nie do końca pamiętaliśmy, co się tam dzieje. Musieliśmy sobie przypomnieć przed nagrywaniem i też nie bardzo wiedzieliśmy, co my mamy wam powiedzieć, więc prawdopodobnie ta recenzja będzie dość krótka, może tak z 15 minut. No, jakoś tak. Zobaczymy zresztą, co wyjdzie. No cóż, w każdym bądź razie zaczynajmy po prostu. To może najpierw, Adi, o czym jest film tak wprost? Krótko zmieślić na temat, to może o samym bohaterze. To myślę, że to wystarczy, bo w sumie no, jest to solowy film. Więc tak, Morbius. Sam film jest o doktorze Michaelu Morbiusie. To jakby postać z Marvel Comics, służąca jako wróg Spidermana. Czy słyszałem, że też Blade'a i Ghost Ridera, jak się nie mylę. Był naukowcem, który umierał na chorobę wyniszczającą krew. Więc postanowił, że wstrzyknie sobie radioaktywne zmienione DNA nietoperza, co przekształciło go w żywego wampira, dosłownie. Co mogłoby pójść nie tak? No tak. Przecież to jest taki super pomysł, wstrzyknąć sobie DNA wampira bez testu. Znaczy, no nie no, testy jakieś były, ale... No testował tam na myszach, tak standardowo filmowo, myszy laboratoryjne. Nie, były szczury, ale myszy też. No. I w sumie o czym był ten film? Film był o... Znaczy, sam jakby nie tyle co o bohaterze, to o czym był. Zaczynał się od sceny, której dr Michael Morbius poszukuje nietoperzy, nie wiadomo do czego. Nie wiadomo, czy do swoich badań, czy do czegoś jeszcze innego, ale no chyba można się domyślić, że chodziło o to. No tak. No jest to scena ze zwiastuna. Pierwsza, jak widzieliśmy, zwiastunie scena. Ja jestem lekarzem. Tak, więc było można się z tego spodziewać. Po tej scenie mamy przejście do ośrodka dla... jakby o dzieci chorujących na jakieś specjalne choroby, tak jak właśnie dr Michael Morbius. Tak, i tam poznajemy jego backstory. Tak. Jego i, właśnie tutaj ci przerwałem, jego przyjaciela Mario, który będzie, znaczy jest istotną też postacią. Ale o Mario też sobie za chwilkę pogadamy więcej. W sumie sam Milo nazywa się Lucian, jak dobrze pamiętam. Tak, tak. Tylko młody Morbius. Jakby Michael, młody Michael, o. Bo to tak po nazwisku to się za bardzo kojarzy jakby z tym wampirem, więc będę mówił po imieniu. Bo jakby młody Michael miał już tyle swoich towarzyszy przy jego łóżku, że każdego nazywał Milo, więc w momencie, kiedy się poznają i ten mówi do niego, jesteś Milo. To kiedy Milo pyta go, dlaczego tak do niego mówi, gdy zna jego prawdziwe imię, to ten mówi, że tamten też był Milo, jeszcze poprzedni był Milo, jeszcze przedni był Milo. Więc no jak widać, Morbius już tam... Morbius, Michael siedzi już tam dosyć długi czas. Nie wiem, chyba widzieliśmy o tym filmie, ale jest to około 5 lat? Nie wiem, on ma chyba wtedy jakieś 10-12 lat można założyć. Nie wiem, czy to więc... w ogóle było jakkolwiek przedstawione, ile on tam siedzi, ile ma lat. No był po prostu małym chłopcem. No. I w pewnym momencie... Uratował Mario życie. Naprawiając maszynę, która tam dostarczała mu czegoś, co potrzebne mu było do funkcjonowania. No i za to ich opiekun postanowił, że wyśle Michaela do Ameryki, do oczywiście Nowego Jorku, do odpowiedniej szkoły, żeby tam się uczył, kształcił i ulepszał swoje umiejętności. Finalnie został wielkim lekarzem, wielkim doktorem i... dostał Nagrodę Nobla, której finalnie, ja już nawet nie pamiętam dokładnie, co tam było, szczerze mówiąc, Nagrodę Nobla. Nagrodę miał dostać chyba od prezydenta Szwecji? Króla Szwecji. Nie, króla Szwecji chyba. Tak, właśnie króla Szwecji, właśnie króla. Bo w ogóle król Szwecji chyba wręcza Nagrody Nobla, jeżeli się nie mylę, tak ogólnie. Tak. I dostał już wiele wcześniej Nagród Nobla, jednak żadnej nie postanowił przyjąć, bo jak było powiedziane, albo jak sam powiedział w filmie, twierdzi, że jeszcze nic wielkiego nie dokonał i uważa, że jeszcze póki co na to nie zasługuje. Tak, i tym wielkim dokonaniem miało być to, że wyleczy się z tej swojej jakiejś nieuleczalnej choroby. Już w ogóle nawet
Nieważne jaka to jest, nawet nie wiem jaka to jest, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. No i oczywiście właśnie są te testy na myszach, czy tam szczurach, nie, to były myszy. Testało na myszach właśnie połączone DNA myszy z DNA tych nietoperzy, które tam z tej jaskini wyciągnął. No, no i finalnie potem udał się ze swoją dziewczyną, przyjaciółką. Współpracownicą póki co, na tym etapie filmu. Ona miała jak na imię Martin chyba? Jeżeli się nie mylę? No, tak. No i on udał się z nią na tam statek, na którym właśnie miał dokonać wstrzyknięcia sobie DNA i co? No okej, udało się, tylko nie tak jak chciał. Nagle stał się czymś na wzór wampira, bo to tak mniej więcej wyglądało, można było określić go jako wampir. Po prostu wampirem, szczerze. Po prostu wampir, najłatwiej będzie to powiedzieć. No, i tą swoją właśnie współpracownicę no, uszkodził, że tak powiem, a tam ludzi na statku się pozbył. I generalnie w sumie wyszło z tego to, że no, jest takim wampirem, ale takim nie do końca, bo po prostu dopóki nie ma potrzeby picia krwi, to jest wszystko ok, jest super sprawny fizycznie, chuja, ale gdy przychodzi do co do czego i jest potrzeba wypicia krwi, no to zaczynają się problemy. Więc co? Będzie pił krew, no po prostu będzie sobie pił krew, ale sztuczną, nie ludzką. I będzie szukał sobie jakiegoś rozwiązania. I tu w międzyczasie jeszcze zjawia się Milo, który co zrobił? Który postanowił, że zrobi dokładnie to samo, mimo tego, że był ostrzegany, że to że pociągnie to konsekwencje. A nie, ja chcę być zdrowy i tyle. I co potem? Postanowił, że będzie mordował ludzi. Bo jest to fajne zajęcie. Tak, bo czemu Michael może latać, a ja nie mogę? No właśnie. I czemu, tak? I czemu się, Michael, powstrzymujesz od mordowania ludzi, kiedy to jest nasza natura? I morduj ludzi, to jest fajne. I nagle się tak dosłownie w kilka sekund przeradza to wszystko w jakąś właśnie w ich walkę, która jest trochę dziwna ta walka. Ale dobra, generalnie rozchodzi się o to, że Michael wynalazł serum, które ma zabić Milo, jak mu wstrzyknie. No i tam się cała walka jakaś zrobiła, która... Przyznam szczerze, była strasznie nudna, ale to za chwilę powiemy. I finalnie Mario został dziabnięty tym serum, zginął i dziękujemy, do widzenia. Nie ma Mario, Michael wygrał. Tak, tylko oczywiście ta scena końcowa. Jeżeli ktoś nie obejrzał, to oczywiście tam będzie wstawiony gdzieś spoiler warning, tak tylko dla przypomnienia. Film się kończy tak, że po tej całej ich walce, takie krótkie ujęcie na Morbiusa, który po wyleceniu tych kanałów, gdzie tam oni chyba w kanałach walczyli, jak się nie mylę. No, jakieś tam podziemia były, czy coś takiego. Już teraz tak, nie pamiętam. Dosłownie ostatnie 10 sekund pokazuje nam to, że on wylatuje, leci do Martin i ta również zamienia się w wampira i na tym się ucina. Tak. Po bardzo nudnej scenie akcji dostajemy bezsensowne zakończenie, które dąży, no, ciekawe do czego. No. Generalnie my tak mówimy już kilkukrotnie, że jest nudno, ale naprawdę ten film jest nudny, po prostu. Po prostu ta akcja jest nudna cała, zwłaszcza właśnie głównie te sceny akcji są nudne. Jeszcze to slow-mo, którego jest za dużo. Tam dosłownie każda scena akcji ma spowolnienie takie i to jeszcze dziwne, bo to jest tak, że Michael w spowolnieniu omija pociski, jak tam policjanci do niego strzelają na przykład i tak samo jakoś zmają się w slow-mo nawala, nie, to bardzo źle wygląda. Ten akcje ogólnie były takie monotonne, one nie były jakieś super, no ale czego się spodziewać przy budżecie 45 milionów, jak się nie mylę? Nie, to było chyba 70, nie wiem, albo 40, a coś koło tego. Nie znam się, czy to jest dużo, czy mało. No, dla porównania, no, ich miało 200 milionów, chyba to miał 200 milionów. Okej, czyli tak, no czyli mało zdecydowanie. Ale wiesz, to też nie zawsze, bo czasami też da się coś ciekawego zrobić przy nie za dużym budżecie, prawda? No wiadomo, ale to też swoją rolę gra to, że scenarzyści byli... bardzo słabi z tego, co słyszałem, tak samo jak i... Właśnie tu nie pamiętam kto, ale myślę, że w ogóle... Ja nawet nie sprawdzałem, kto reżyserował i pisał scenariusz, bo mnie to po prostu jakoś niespecjalnie interesowało. To jakoś nie ma za bardzo co sprawdzać, bo to szczerze jest takie mało istotne, chyba. Nie wiem, ewentualnie się później w opisie da czy coś. W ogóle pan Łukasz z Telema, którego pozdrawiamy z miejsca, dał bardzo, bardzo dobry tytuł filmu. Obejrzałem Morbiusa, abyście wy nie musieli. I to chyba mówi wszystko samo za siebie. Tak jest, naprawdę. Tytuł naszej recenzji będzie brzmiał, że Morbius wyssał z nas energię, bo wyssał z nas energię. Ja naprawdę pod sam koniec filmu walczyłem ze sobą, żeby nie zasnąć. Serio. Ja tylko trzymałem energię, żeby scenę po napisach obejrzeć. Tak, która scena była... po napisach. Generalnie, scena po napisach jest najciekawszym elementem tego filmu, ale o scenie po napisach nie będziemy się tu wypowiadać.
Znaczy w ogóle to był powód, dla którego ja na ten film poszedłem. Adi poszedł na ten film, bo był to film marvelowski i po jego obejrzeniu zachęcił mnie w ten sposób, że scena po napisach jest istotna i dlatego powinienem na ten film pójść. I właśnie dla tej sceny na niego poszedłem, tak szczerze mówiąc. No, tak samo w sumie jak ja, bo znaczy, tak, no wiadomo, czekałem na ten film przez jakiś czas, więc chciałem go też obejrzeć. No jeszcze chciałem dodać, że ten film był przekładany. Nie pamiętam dokładnie ile, ale wiem, że kilka razy był przekładany. Mogę się pomylić o bardzo dużo, ale mam w głowie coś z siódemką. Nie wiem, czy 7 czy 17, ale wiem, że bardzo dużo. 7 razy? No, 7 albo 17, naprawdę, nie wiem, wiesz co, sprawdzę. Morbius był przekładany równo od, począwszy od 10 lipca 2020 roku do 1 kwietnia tego roku, bieżącego. To mamy dwa lata, mniej więcej. Tak, ale tak jakby, nie wiadomo, po co było to przekładane, na pewno coś miało to związek z pandemią. No to ale... już, na pewno, ale takie przekładanie, no to źle wróży, znaczy zależy. Niektóre filmy są przekładane po to, żeby je poprawić, a niektóre po to, że na przykład, nie wiem, no nie ma pomysłu na przykład na nie, czy coś takiego jest, coś na prędce wymyślane. Bo ja mam wrażenie, że ten pomysł był na prędce wymyślany, szczerze mówiąc. No i scenarzyści byli też, no jak mówiłem wcześniej, tacy nie za dobrzy, bo podobno jakby napisali scenariusz do bardzo złego filmu, ale o tym też się nie wypowiem, to tak to z tych pogłosków słyszałem, bo sam nie oglądałem tego filmu, więc jakby nie mam też za bardzo zadania, ale no podobno nie są najlepszymi w swoim. Dobra, no to myślę, że chyba możemy już przejść do podsumowania. Więc mamy nudny film. Nie jest to ciekawy film, no nie ukrywajmy, że to powiedzieliśmy kilka razy. Jest to nudny film. Sceny akcji słabe, za dużo slow-mo w tych scenach akcji. Czy ten film w ogóle do czegoś prowadzi, nie licząc sceny po napisach? Myślę, że nie. Tak jak przykładowo każdy solowy film w sumie. No nie no, wiadomo, Venom. Venom jeszcze do czegoś prowadził, tak? Bo tam jednak dostaliśmy symbionta, który jakby coś chce robić, tak? On tak samo, nie wiem, w Venomie dwójce też on coś będzie się działo na pewno, bo już sam reżyser Venoma 2 potwierdził, że będzie trzecia część. Bo jakby, no, nie oszukujmy, no z Venoma jest co zrobić, tak? To jest jeden z największych wrogów Spidermana od zawsze, tak, w sumie. No a Morbius to widzisz jakąś wielką popularnością. Jakby on jest wampirem i no i co więcej. Przypomnijmy też w kwestii Venoma, że Venom pojawił się w No Way Home w scenie po napisach. Myślę, że już te kilka miesięcy, 4 miesiące po premierze spokojnie możemy to mówić, że przecież był w scenie po napisach. Więc tutaj tak. Prawdopodobnie są jakieś z nim plany. No ale Morbius, no faktycznie, no co tu można było więcej powiedzieć? Nie wiem, jaka jest jego historia w komiksach. Ja go tylko pamiętam z kreskówki Mega Spider-Man, jak tam był, pamiętam, pomocnikiem Octopusa w kilku odcinkach. I jednego razu właśnie Octopus mu wstrzyknął serum, które zmieniło go właśnie w wampira. Znaczy najpierw on był takim wampirem kompletnym. Znaczy nie, najpierw był takim nietoperzem, a później był takim wampirem. I on tam, pamiętam, tam Carnage wtedy był w tym odcinku i Morbius go kontrolował. W ogóle Morbius jest o tyle znaną postacią przez to, że był jednym z członków Sinister Six. Aha, i tylko tyle. Tak, no dobrze. Dobra, i myślę, że naprawdę już nie ma co więcej mówić, bo my jesteśmy, ja ci powiem, ja w tym momencie mam 17 minut czasu nagrajowego, no i tak pewnie w montażu kilka minut wyleci też, ale ogólnie jest 17 minut, już tutaj siedzimy i ja jestem w szoku, że my aż tyle mówimy. Aż tyle? Właśnie ja chciałem powiedzieć, że z tego co analizowałem, z tego co my mówimy, to ta recenzja jest tak bardzo skrótowa i mało szczegółowa, że nie wiem jak to wyjdzie. Ale naprawdę my nie wiemy co o tym filmie powiedzieć, bo o tym filmie chyba nawet nie ma co mówić. Jest po prostu nudny. No jest. Naprawdę, mógłbym naprawdę napisać jedno zdanie. Ten film jest nudny. No i nic więcej nie ma do powiedzenia. Nie. Także my już będziemy kończyć w takim razie, także to już będzie na tyle w tej recenzji. Jeżeli wam się spodobała, no to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Oczywiście kanał Adiego, który może kiedyś w końcu ruszy, będzie jak zwykle w opisie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Siema.